Witajcie moi drodzy, dzisiaj będę robił danie sezonowe ze świeżych grzybów, dokładnie przede wszystkim ze świeżych kań. A jeszcze trzy gołąbki wpadły żółte, młoda, aż dorodna purchawiczka, ona też jest jadalna. I do takich dań typu duszonych, smażonych, gotowanych jest idealna. Bardzo dobra jest, ale przede wszystkim kanie, których nazbierałem i które przede wszystkim są dobre do smażenia. No, na ogół się je smaży tam podtoczone półce z jajkiem. Jak schabowe, ale ja wymyśliłem inne danie. Będą duszone. Duszone będą z cebulką i z mięsem. Mięso, dorodny filet z indyka. I wszystko będzie duszone wewnątrz patelni głębokiej, nazwanej też łokiem, bo jest bardzo popularna. To w Indochinach, w Azji Wschodniej, Południowo-Wschodniej. I tam ją nazywają łokiem. Patelnia głęboka. Trochę oleju na początek. Pierwsze idzie mięso, muszę pokroić go w kostkę i niech się podsmaża i dusi. Potem cebulkę obrać, posiekać, dodać. Na końcu grzyby oczyścić, posiekać w miarę drobno, dodać, to dusić, mieszać, przyprawy dodać. Przyprawy przejrzę, jakie mam, potem pokażę, które będę dodawał. Zabieram się za robotę. Mięso pokroiłem w kostkę. Już się podsmaża, z drewnianą łyżeczką nazwę. Proszę wzruszyć, pomieszać. Ogólnie zaraz daję pokrywkę, żeby ciepło nie uchodziło, żeby to nie parowało w przestrzeń, tylko żeby para wracała i ciepło, żeby zostawało, żeby się to po prostu wyciło. Na razie jeszcze trochę odsmażę mięso. Potem się biorę za cebulkę. Cebulka posiekana, wrzucona. Też trochę przemieszam z tym mięskiem. Konkretną, dużą pokrywką to nakrywam. No. I to się musi dusić. W tym czasie mam czas, żeby obrać grzyby i je też posiekać, przygotować tutaj do wrzucenia. Zapach już jest bardzo ładny, a jeszcze nie ma grzybów, jeszcze nie ma przypraw. Powinno być jeszcze lepiej, jeszcze ładniej, jeszcze przyjemniej. Zobaczymy. Grzyby posiekane, czyli głównie kanie, i są już w patelni, w łoku. Teraz przykryję je, żeby to tą parą się właśnie wysiły. I przez to zredukowały, bo tak to jest prawie pełno. No ale one jak zaczną się dusić, puszczą wodę, to zmniejszą objętość. Całe danie zmniejsza objętość, a ja w tym czasie na spokojnie sobie przejrzę przyprawy i wybiorę te, które pasują mi do mojej koncepcji tego dania. No ale już teraz pachnie bardzo ładnie. No dobra, czas to przykryć. Grzybki, kanie się poddusiły z cebulką i z mięskiem, czyli z mięsem z fileta z indyka. Przygotowałem przyprawy: bazylia, ostra papryka, słodka papryka, curry, kurkuma i pieprz ziołowy. I wszystkiego tam po 2-3 szczypty wsypię i będę mieszał. Przyprawy zostały wsypane, zrobiło się kolorowo, jeszcze bardziej aromatycznie. Teraz muszę to wszystko dokładnie przemieszać, jak widzicie, paruję intensywnie, żeby te przyprawy się dostały do całej mojej potrawy.
No i dosłownie 10-15 minut niech się podusi z przyprawami i będzie można już nakładać i jeść. Co też uczynię i Wam powiem, jakie są moje wrażenia smakowe. Bo wzrokowe są bardzo dobre, zapachowe, węchowe również. Jestem ciekawy, jak to danie mojego pomysłu będzie smakowało. Tak. Znaczy, jak robić takie jakby lekko azjatyckie danie. A może trochę meksykańskie, no ale ja właśnie lubię te kuchnie, lubię te klimaty, trochę na ostro, trochę na ostro, trochę na ostro, trochę na kwaśno. Mięso, żeby ładne było, coś naturalnego, typu grzyby jakieś i tak dalej. No ślina mi sama już cieknie, nie mogę się doczekać, muszę przyznać. No ale musi się chwilę podusić, żeby się przegryzło. No i proszę Państwa, danie gotowe. Tu już sobie porcyjkę nałożyłem i będę próbował. Najpierw mięsko. Boszko. Mięsko pyszne, miękkie, aromatyczne. Smaczne, grzybek, kania. Grzybek też mięciutki. Chrupiący trochę. Drugi kęsik. Przepraszam, genialnie. Genialnie, no jestem sam pod wrażeniem. No jakie to pomysły ad hoc. Wpadam na coś wspaniałego. Polecam Wam, nazbierajcie sobie takich kani albo jakichś innych podobnych grzybów. Zróbcie sobie na oku trochę takie słonawe, trochę pieprzne, trochę ostrawe. Ale nie jest takie, że mokre, to nie jest gulasz. No coś wspaniałego. To takie coś w rodzaju wypełnienia kebabu, no ale tam nie dostaniecie takich pysznych kani i tak dalej. Genialnie. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam wszystkich, cześć.